stały się mi też takie w tym roku Pucharze Świata. Na dziesiątkę po prostu, tak już na pierwszą dziesiątkę, z odrobiny szczęścia. No tak, jak każde miejsce życzę i sukcesu. Dobrze, to jest najważniejsze, że ta forma jednak jest. Ona może nie jest taka do końca stabilna, gdzieś tam się to będzie pojawiało, ale od tego punktu. Dokładnie, ta forma tak przez to całe lato i jednak początek tej zimy i na treningach i tam nie wszystkie skoki, ale to głównie temu te skoki niektóre były gorsze. No nie umiałem sobie czasem poradzić właśnie z większym trochę napięciem. Ale jeżeli chodzi o samo skakanie, no to wiem, że potrafię naprawdę bardzo fajnie, bardzo dobrze skakać. No i ta forma jest cały czas, myślę, na dość fajnym poziomie. Trudno jest teraz skończyć całkiem blisko, właściwie dni zostały. No dokładnie, jest jeszcze daleko, jeszcze święta przed nami. Także na razie nie ma się co skupiać na turnieju, raczej posiedzieć sobie w domu w fajnej atmosferze, pobawić się trochę z dziećmi. A na turniej, no to jak już trzeba będzie ich skoczyć, no to wtedy się będzie myśleć, jak trzeba skoczyć. Znaczy jak, no tak samo, dobrze. Ja ci życzę, żeby te najbliższe 48 godzin z rodziną trwało tak długo jak to. No, postaram się, fajnie, żeby tak było. Fajnie, że na święta sobie zrobiłeś tym medalem. Na pewno teraz w domu przyjdzie jakieś parę kilogramów. A jak byś ocenił te skoki? Bo przede wszystkim ten w drugiej serii był super, nie? Ten drugi był na pewno dobry. Pierwszy taki troszkę z limitem, ze strachem, bo miałem się upadł przed zawodami dzisiaj rano. Można powiedzieć, tych upadków się w pięknym stylu podniosło jeszcze. Jesteś pierwszym skoczkiem z Podkarpacia, który ma medal mistrzostw Polski. No dużo znaczy, szkoda, że nie mamy dużych skoczni, żeby więcej osób trenowało. No szkoda, bo marnują się też talenty, na pewno jest. Twój trening jak się zaczął? Na pewno nie było łatwo, prawda? Na skoczni. No nie, no zeskok był taki strasznie dziwny dla mnie, że tak powiem. No, było nierówno, miałem dwa upadki na treningu, później jeszcze w serii próbnej. No tak, w serii próbnej, no. Czy plus 10, no to w lato się zatem jest zimniej. A tu, no to wiadomo, no już na tą drugą serię trochę torów wytopiło. Już tam trochę biło w tych torach. Trochę też dziury się tu wybijały. Ale no to tak mówię, no przy tej temperaturze, no to i tak dobrze, że się to udało zorganizować. W Engelbergu mówiłeś, że zjadła ci trochę presja dzisiaj, gdzieś tam miałeś jakąś góry, czy jednak mistrzostwa Polski to nie to samo? Szybkie mniejsze napięcie, ale no w Engelbergu teraz sobie nie poradziłem. Tu skoncentrowałem się w zasadzie na tym, co zwykle się koncentruję, na tym, żeby skakać swoje dobre skoki i żeby tam nic więcej, nic mniej, tylko normalnie. I to jest na pewno okej, na pewno bardzo dobrze, jak te moje normalne skoki mi wychodzą. Nie brakuje wam trochę psychologa w kadrze? Nie. Myślę, że psycholog by to... nie wiem, no... Pracowaliśmy z psychologiem, no i każdy wie, co ma robić, każdy wie, jak sobie ma z tym poradzić. Ale no czasem, tak jak mówię, no czasem to jest po prostu trudne, no właśnie jeszcze z taką sytuacją, jak myślę, spotkaliśmy się też w tym roku, że ten wynik jednak jest gorszy, znaczy gorszy od poprzednich lat. I tak wszyscy trochę na nas siadli, no myślę, że to nawet w samej podświadomości, nikt nas tego tak jakoś nie odczuwa, każdy stara się skakać swoje dobre skoki, ale gdzieś tam w podświadomości to jednak siedzi, że wypasowało.